Inwestycja w DPS w Sosnówce. Mówimy o rewitalizacji terenu, która obejmie w głównej mierze łącznik pomiędzy trzema obiektami naszej placówki. Bezpieczny Dolnośląsk. Temat bezpieczeństwa w internecie stał się szczególnie ważny w czasie pandemii. ZUS o deklaracjach rozliczeniowych. Do końca roku, do końca grudnia złożyły do nas dokumenty rozliczeniowe. W czwartek witam Państwa, Paweł Guszała, zapraszam na serwis. W powiecie jeleniogórskim w najbliższym czasie prowadzone będą nowe inwestycje, m.in. w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych powiatowi jeleniogórskiemu przyznano ponad 3 miliony złotych na inwestycje. Złożyliśmy wnioski do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Wniosek opiewał na kwotę 60 milionów złotych, 19 aż zadań. Natomiast dostaliśmy na 4 zadania. Dokładnie Państwu powiem, jakie to są zadania. I tak, przebudowa drogi powiatowej w Wierzowie-Sudockim. Wnioskowaliśmy o 2 miliony 100 złotych, otrzymaliśmy 1 100 złotych. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2741D w Mysłakowicach. Wnioskowaliśmy 1 000 000 złotych, otrzymaliśmy 500 tysięcy. Jest to most na wysokości suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Mysłakowicach. Kolejne zadanie to przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2760 w Podburzynie. Tu wnioskowaliśmy o kwotę 1 553 000, otrzymaliśmy 700 tysięcy. Jest to most z Podburzyna na Dolinę Czerwienia. Będą to nie tylko inwestycje drogowe, ale także bardzo ważne zadanie, które zostanie zrealizowane na terenie Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce. Mówimy o rewitalizacji terenu, która obejmie w głównej mierze łącznik pomiędzy trzema obiektami naszej placówki. To będzie łącznik, który połączy budynki ze stołówką. Jest to chyba najbardziej wyczekiwany element przez mieszkańców, ponieważ no, w związku z warunkami atmosferycznymi, sezonem zimowym i tak dalej, muszą przemieszczać się na stołówkę. Jest to trudne ze względu na zimno, na mróz, na śnieg. Będzie to dla nich duże ułatwienie. Przy okazji zniesiemy bariery architektoniczne. Będzie przygotowana w tym łączniku platforma pod wózki inwalidzkie, pod niepełnosprawnych. Potrzebne są, bo ze względu na to ciepło, zmiana na przykład wyjścia już grozi nam ochłodzeniem. Raptowna zmiana. A gdy będzie ten łącznik zabudowany, wobec tego już nie będziemy narażeni w ogóle na te zmiany właśnie atmosferyczne takie. Dodatkowo rewitalizacja obejmie cały teren, czyli mówimy o wszystkich ciągach komunikacyjnych tutaj dla pieszych, bariery, schody. Wszystko będzie wykonane od nowa, zgodnie z przepisami, zgodnie z wymaganiami dla osób niepełnosprawnych. Ponadto przygotujemy małą infrastrukturę, czyli ławeczki, altany, miejsca dla wypoczynku, dla spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. No i takim jeszcze ukoronowaniem tego wszystkiego będzie wymiana oświetlenia, tutaj jeżeli chodzi o latarnie. Będą nowoczesne latarnie LED-owe, wykorzystamy do tego odnawialne źródła energii w postaci zasilania panelami słonecznymi. Łącznie na wspomniane inwestycje powiat jeleniogórski przeznaczy 3 250 000 zł. 22 razy 32-latka posłużyła się nieswoją kartą płatniczą. Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło w listopadzie tego roku w Jeleniej Górze. Kobieta podczas wspólnego spaceru wykorzystała okazję i z kieszeni kurtki pokrzywdzonego ukradła kartę płatniczą, którą następnie płaciła zbliżeniowo za drobne zakupy. Straty pokrzywdzonego wynoszą blisko 700 zł. Samorząd województwa dolnośląskiego realizuje program Bezpieczny Dolnoślązak. W związku z tym powstał spot inaugurujący przyszłoroczną edycję.
Jego głównym celem jest podnoszenie świadomości Dolnoślązaków w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Nowa edycja programu Bezpieczny Dolnoślązak, która rusza już w styczniu, podobnie jak obecna. Skierowana będzie do uczniów, nauczycieli, przedszkoli, szkół publicznych, niepublicznych, podstawowych, ponadpodstawowych, zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska oraz rodziców i wszystkich innych osób, które podczas nauki, a także pracy zdalnej, korzystają ze sprzętu, urządzeń i połączeń w systemach teleinformatycznych. Temat bezpieczeństwa w internecie stał się szczególnie ważny w czasie pandemii. Pracujemy, uczymy się i spotykamy w sieci. Tak naprawdę przenosimy do niej dużą część codziennego życia i musimy być świadomi, że tak jak w codziennym życiu, również w internecie musimy zachowywać się odpowiedzialnie i bezpiecznie. O tym przypominają nasze akcje informacyjne i edukacyjne organizowane w ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak. A wśród podstawowych zasad zwiększających poziom bezpieczeństwa w sieci i ochrony danych osobowych wyróżnić można m.in. instalowanie i aktualizację dobrego programu antywirusowego, zachowanie czujności przy korzystaniu z bankowości elektronicznej, czynnie otwieranie wiadomości oraz załączników z nieznanych źródeł. Cały spot inaugurujący przyszłoroczną edycję programu Bezpieczny Dolnoślązak do zobaczenia jest na stronie internetowej www.dolnyśląsk.pl. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu kupił 9 nowych pojazdów o napędzie elektrycznym oraz 8 stacji ładowania dla tego typu aut. Zakup był możliwy dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Koszt samochodów przekroczył 1 000 000 zł, zaś stacji ładowania 108 tysięcy złotych. Jak informuje rzecznik prasowy ZUS, przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z tarczy antykryzysowej 6.0, a tym samym ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni do końca roku złożyć deklaracje rozliczeniowe. Ustawa podpisana przez prezydenta wprowadza tak zwaną tarczę antykryzysową 6.0, która zakłada m.in. zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 roku dla podatników działających pod określonymi kodami PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności. Tarcza 6.0, tak niecierpliwie oczekiwana przez przedsiębiorców, została w końcu podpisana, więc przypominamy firmom, aby jeżeli chcą z niej skorzystać, do końca roku, do końca grudnia złożyły do nas dokumenty rozliczeniowe. Nie wszyscy muszą składać dokumenty rozliczeniowe. Kogo to nie dotyczy? Między innymi ci przedsiębiorcy, którzy opłacają składki za siebie lub tylko za siebie i osoby współpracujące i w ostatniej deklaracji zadeklarowały najniższą podstawę wymiaru, wtedy nie muszą tych deklaracji do nas składać, ale warto się upewnić. Takich deklaracji nie muszą składać też rodzice, którzy odprowadzają składki za nianię, która opiekuje się dziećmi, a także te osoby, które zgłosiły się dobrowolnie do ubezpieczeń społecznych i opłacają składki tylko za siebie. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym serwisie informacyjnym.